mam przyjemność kierować wydziałem, który nosił przeróżne nazwy. Było to Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, potem był Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji. Mniejsza z tym, teraz jest to Wydział Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego, jak wszyscy mówią, wszystkiego najlepszego. I co się okazało? Że jednym z najważniejszych elementów tego naszego kulturalnego Ostrowa jest obywatelskość, zaangażowanie, wielkopolskość, pracowitość, porządek, o czym ja nie muszę oczywiście Państwa przekonywać, bo to odwrotnie, to raczej powinno być, choć wszyscy jesteśmy do tego na pewno przekonani. Ostrów Wielkopolski mamy szczęście i ma szczęście, że tym kulturą stoi. Mamy 6 instytucji kultury w mieście. 3 miasta, 3 powiaty. Miasta rozpoczniemy od najstarszej jednostki instytucji, czyli od Biblioteki Publicznej imienia Stefana Robińskiego, która ma 6 oddziałów. Te oddziały, to jak Państwo wiecie, od szpitala do kombatanta, Biblioteki Głównej, Królowej Jadwigi, skończysz i mam no, szpitala. Skończymy na, Wrocławskiej, tak mówię, głównej, czyli przy Raszkowskiej, czyli przy Wolności. Zresztą biblioteka, która pokazuje się, ma zbyt mały, zbyt niską ilość, zbyt mały przyrost. Jesteśmy poniżej średniej krajowej. Jak wypożyczenie czytelników mamy bardzo dobre wyniki, niestety nasz księgozbiór jest około 140-150 tysięcy woluminów, czyli przypada na jednego mieszkańca, który odpoczywa moje książki, na jednego ostrowianina, jest to bardzo mało. Jeden z założeń bardzo ważnych powinno być to, żebyśmy mieli przynajmniej 3 książki. Następną instytucją kulturalną w tym mieście jest Ostrowskie Centrum Kultury. Ten dom kolejarza, czy dom kultury kolejarza, Ostrowski Dom Kultury. Wojny, jakbyśmy wracali historią, ile nas, dyrektorów, ale przez sympatyczną działalność, pamiętacie Państwo pana Mariana Wyszycha i miłośników sceny pana Tadeusza Radomskiego, Świętej Pamięci i Teatr Rusałka, idziemy dalej. No, dzięki Bogu, Echo jeszcze działa. Echo, które powstało w 1923 roku, już nie to było, nie miało 90 lat i mam nadzieję, że będzie miał już 90-lecia przyczyna. Jestem tym optymistą, bo w kulturze tylko mogą pracować optymiści. Ale to jest, przejdźmy od OTK, prowadzi pan działalność podstawową i imprezaryjną. Imprezaryjna to festiwal, który wszyscy śpiewamy narodowo. Festiwal, konkurs muzyczny dla młodzieży, który przyjmuje się coraz lepiej. I dobrze, bo młodzież też musi mieć swoje miejsce, znaleźć swoje miejsce, jeżeli to oczywiście jest właściwie wykorzystane. Jest festiwal Czysto Estezją, pierwszy weekend października. Jest to, proszę Państwa, festiwal, który też nie muszę mówić, wspaniały w tym roku. W iluś latach nam się udało pozyskać pana profesora rektora Jerzego Sztura, który zerwał ze sceną, ale tyle lat wcześniej zeszli. Dobrze, Beniak przyjechał z kontrabasistą, z tym słynnym monodramem kontrabasista. Jerzy Sztur przyjedzie w sobotę, to jest chyba 2-3 października. No to jest rzecz niebywała, bo ktoś z Państwa powiedział, człowiek gra, tyle lat jest na scenie, tyle lat gra na monodram. Jest to tak wspaniała rzecz, dobrze. Ja się nie wiem, strasznie. Wróćmy, jesteśmy w OCEK-u. Imprezy, które jeszcze cykliczne, OCEK ma to remis, czyli to był międzynarodowy festiwal fotograficzny.
oczywiście chodzi o różne dzieje, te oczywiście sama fotografia, teraz już każdy dzień mamy więcej elektronicznych, właściwie sama elektroniczna cyfrową fotografię, a nie na klisze, na starych dłonach, gdzie samą grupę została skonfigurowana. Więc kranicz podstawowa ocyka. Najlepsze tam oczywiście są psy. Możemy powiedzieć, to jest chyba świat, ale najstarszy jest numer plastyki. Tam są akurat trzech bardzo dobrych plastyków, którzy potrafią prowadzić te sekcje, którzy potrafią przygotować, bo to jest jednocześnie przygotowanie na przykład młodzieży do egzaminów na architekturę czy do Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo sekcje wokalne prowadzone i młodzież bardzo chętnie z nich korzysta. Już nie wspomnę o klubie seniora, który niestety nie ma teraz bloku takiego jak dawny, ta sytuacja klubowa, czy dawny w starej bibliotece, gdzie wszyscy stworzenie tego kraju słynne bale choskie, bale Towarzystwa Polsko-Węgierskiego, które przeszły do klubu nauczyciela, to no już nie ma tej sali. Czy ta sala wróci, to może pozwólcie Państwo, że później porozmawiamy na ten temat. Króciutko, mieliśmy już bibliotekę, mieliśmy OCE, o muzeum będzie mówił Pan Dyrektor Witold Banak. Przejdźmy do Szkoły Muzycznej, Zespół Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komendy Trzcińskiego, mieszczący się w wspaniałym miejscu obecnie i tutaj starostwo dołożyło wszelkich starań i tu chwała starości i zarządowi, że potrafiono zrobić tak wspaniałą placówkę oświatową wychowawczą, jak jest Zespół Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Nie będę mówił o sukcesach tych młodzieży, bo jest nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt rocznie. Ostatnio szczególnie w kategoriach czy instrumentalistów, ale przede wszystkim w klasach kompozycji prowadzonych przez pana Acha Bączyka, czyli Michno, czy teraz dwóch chłopców wygrało ogólnopolski konkurs w Rybniku, zdobywając główne nagrody. I to cieszy. Tam działający Big Band powiatu ostrowskiego, a to wszystko dzięki pasji pana Roberta Maciuszewskiego. I co się okazało, że w naszym małym Ostrowie, znaczy nie mamy, w naszym dużym Ostrowie można było zbudować taki zespół, który jest najlepszy w Polsce. Wśród Big Bandów działających niezawodowo w Polsce trzykrotnie Maciuszewski wygrywał. Pojechał również za granicę, pojechał do Czech, tam co okazało się też był najlepszy. Czyli co my potrafimy? Potrafimy stworzyć taki zespół z muzyków. Chciałem też przypomnieć, że 14 czy 15 muzyków ostrowiaków gra w harmonikalistach. Jeżeli ktoś nie wiedział o tym, można je sprawdzić, policzyć. Tak, czyli przynajmniej to jest jedna trzecia harmonikalistów, to są nasi ostrowiani. Proszę Państwa, jedźmy dalej. Szkoła muzyczna, przechodzimy do Młodzieżowego Domu Kultury, który ma bardzo szeroką działalność tą podstawą przede wszystkim, ale niestety największym problemem, jaki było i jest, mam nadzieję, że nie, mała lokal, który przeraża, choć w środku wielokrotnie remontowany. Teraz ten remont był już bardziej gruntowy, może już jest lepszy, ale no cóż, tak jak najmniejsza dawno we Włach, obecnie jest to się nazywa Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej, mieszcząca się na Wrocławskiej Komisji Kredytowej, czyli Cezary Jaliszewski, przed tym Ewa Małżeńska, takim rynku, że mają tylko wielką aptekę, no to są Wrocławskie Komisji Kredytowej, wystawy, czyli prezentacja i prowadzenie również tam szkół rysunków, bo tam prowadzone są szkoły rysunków, że też Państwo chcą poznać tą technikę, to najważniejsze wiedzę, że jest niebezpieczny niż od tych podstaw. To jest to, co to była instytucja. O kalendarzu i tym obywatelskości, ona
50 lat. Dobrze. Nie, 51. I który prezesem jest pan Jerzy Korolewski. To jest największe w Polsce koło Towarzystwa Prezydenta Szczepana. To, które zakładał przy tej policji pan Krzysztof Kowalski, który prowadził Kazio Kusak, który też niestety już nie żyjący. To właśnie w ten sposób, że w tym czasie przez 20 lat, każdy w tym roku 7 listopada będzie rocznica śmierci. I towarzystwo, które powstało 10 lat temu, które przeradziło się z komitetu organizacyjnego festiwalu Chopina w Wiesieniu, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie, jeśli Antoni Stolik Wielkopolski, gdzie prezesem jest na scenie Cezary Nowakowski. Tak jest. I te dwa współpracujące ze sobą Stowarzyszenie Chopinowskie prowadzą swój kalendarz, który koncertowy, który nie chciałbym tutaj zanudzać, ale od koncertów rocznicowych do działań przyciemniczni, czy Zatoki Piotrowskie, oczywiście konfrontacje z studiów pianistów, po koncert na festiwalu. W tym roku 30 już festiwal Szopenhauera w Wiesieniu. No, czas się powiedzieć, okazało się, że tam już 30 lat. Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rock, tak, czyli czyli Jimmy Way Festival, czyli Benedykt Kuliński, prezes i Jerzy Kubiak, jemu bardzo pod jego towarzystwo prowadzące w październiku, trzeci weekend października, to jest Jimmy Way Festival, Blues Festival, czyli nie skupiam na nazwie. Ponoć bardzo ważny, a mówię dlaczego? Dlatego, że w rankingu Bluesowego Towarzystwa, przepraszam, tego ogólnopolskiego, osobowością w zeszłym roku był Benedykt Kuliński w bluesie polskim, a dwa lata temu nasz festiwal był najlepszym festiwalem, czyli co? Tak, właśnie przed Rawą Blues. Oczywiście towarzystwo Jazz Museum. Jazz Museum, który tu stworzył korzenie właśnie w tej sali, tu powstało, tu się rodzi, tu było kilkadziesiąt edycji, 71 edycji festiwalu Jazz Museum. Tu ścisk, łok i same wspaniałe gwiazdy bywały. Teraz pan Jerzy Wojciechowski przeniósł do komendy. Jest to jednak państwo, ale może się to